Rok temu, w trakcie szczytu ekonomicznego w Davos, tematem przewodnim kilku paneli był temat kryptowalut. W tym roku jednak zainteresowanie kryptowalutami nieco ostygło. Zostało ono przewyższone przez inne tematy, jak sztuczna inteligencja czy big data. Ale czy to oznacza, że wątek kryptowalut zostanie powoli zamieciony pod dywan i w tym roku nie będziemy widzieli dynamicznych zmian w tym sektorze? Właśnie o tym i o prognozach dla poszczególnych kryptowalut na rok 2019 opowiemy sobie w tym odcinku. Jeżeli natomiast przechowujecie swoje kryptowaluty na nośnikach zewnętrznych lub aplikacjach mobilnych i nie potraficie się do nich dostać, firma prudentsolve.pl jest w stanie Wam w tym pomóc. Jeżeli chcecie się zapoznać z ofertą, zapraszam do linku w opisie nagrania. A teraz zapraszam już na odcinek. Minęło już ponad po raz pierwszy obejrzeć białą księgę Bitcoina, która to zapoczątkowała powstanie nowej klasy aktywów mającej nazwę kryptowalut. Handlowcy na całym świecie przyciągają na rynki kryptograficzne coraz większą rzeszę klientów, głównie wabiąc ich perspektywą niemalże wykładniczego wzrostu dla startupów obracających się w tym sektorze. Pamiętajmy jednak, że wciąż, jeżeli chodzi o model wymiany handlowej kryptowalut, rynek jest na dosyć takim niestabilnym podłożu. Przed nami fala regulacji, tak przynajmniej głoszą osoby, które zasiadają w zarządzie chociażby Komisji do Spraw Papierów Wartościowych i Giełd. A więc bardzo ważnym elementem do tego, żeby zwiększyć adopcję, która powinna też przyciągnąć większy kapitał, jest to, żeby poruszanie się po rynkach kryptowalutowych było banalne nie tylko dla osób młodych, ale także dla osób, które już z niechęcią patrzą na kryptowaluty, głównie z perspektywy niezaznajomienia się z podłożami fundamentalnymi, ale także technologicznymi tego, czym są kryptowaluty. Oczywiście wielu z inwestorów patrzy już z niechęcią na kryptowaluty ze względu na problemy chociażby z utrzymaniem wartości przez takie kryptowaluty jak Bitcoina czy Ethereum, które wydawały się być bezpieczną przystanią w dobie kryzysu, który miał nadejść na rynki globalne. Tak się jednak nie stało. Jak pokazuje ostatni rok, mieliśmy do czynienia naprawdę ze sporymi spadkami na rynku kryptowalutowym. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z rynkiem bardzo młodym, niedojrzałym w wielu aspektach, ale czy to będzie już miało miejsce właśnie w tym roku? No cóż, odważne przewidywania na tak szybko zmieniającym się rynku są wyjątkowo skomplikowanym zadaniem. Niemniej jednak istnieje kilka ogólnych tematów, które będą miały pewien większy wpływ na rynek w nadchodzących miesiącach. Drugim już elementem jest to, że środki finansowania będą kierowane w stronę nowych obszarów blockchain. I wróćmy jeszcze chwilkę do historii. Ethereum zostało stworzone z bardzo takim szczytnym celem zrewolucjonizowania systemu finansowego za pomocą inteligentnej technologii smart kontraktów. Jednak pierwszym przypadkiem użycia była pewnego rodzaju ekscentryczna gra cyfrowa zwana pod nazwą CryptoKitties, czyli gra blockchain, która pozwalała graczom zbierać i hodować cyfrowe koty. W trakcie szczytu zainteresowania aplikacji generowano ponad 2 miliony dolarów obrotów tymi kolekcjonerskimi tokenami, które były sprzedawane właśnie na łańcuchu Ethereum. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć, że taki bezprecedensowy akt zainteresowania aplikacją, która nie miała wysokiej użyteczności, a zwłaszcza dlatego, że Ether nadal boryka się z niską przepustowością sieci i jest w stanie wykonać tylko 15 transakcji na sekundę, sprawiając tym samym, że inwestorzy na dłuższą metę jednak nie podtrzymali tego zainteresowania i zaczęli kierować swoją uwagę w stronę nowych, innych łańcuchów lub też nowych obszarów inwestycyjnych. Ether oczywiście ciężko pracuje nad takimi propozycjami jak Casper Sharding czy Plasma. Warto również tutaj napomknąć, że swojego rodzaju sieci główne już ujrzały tego rodzaju łańcuchy jak EOS czy Cardano w 2018 roku, więc wydaje się, że skalowalność platformy DApp będzie się poprawiała i
teraz wydaje mi się, że 2019 roku, to 19 rok jest to taki okres, w którym to będziemy mieli do czynienia z mniejszym rozpraszającym szumem inwestorów, którzy nie będą już wabieni pustymi sloganami, ale tak naprawdę o przetrwaniu projektu będzie decydowała ciężka praca. Jeżeli uwaga inwestorów zacznie przenosić się z tej warstwy obszaru infrastruktury na aplikacje prowadzące mechanizm pod fundamenty budowania na tych platformach, to myślę, że branża również będzie się rozwijała we właściwym kierunku. Trzecim już takim postulatem jest to, że 2019 rok powinien otworzyć Bitcoina na ETF-y, a tym samym przyciągnąć inwestorów instytucjonalnych do sektora kryptowalut. Cameron i Taylor Winklevoss postulowali o wprowadzenie ETF-ów na Bitcoina jeszcze w 2017 roku. Niestety propozycja ta została odrzucona przez SEC, który zarzucał Bitcoinowi wysoką zmienność, brak płynności. No a 2018 rok spowodował, że jednak te ETF-y prawdopodobnie zostaną wprowadzone, co najmniej takie decyzje zaczęły gdzieś tam się przewijać już na poważnie. No i sytuacja wydaje się, że coraz bardziej się stabilizuje. Jako pewnego rodzaju podobieństwo możemy tutaj zrobić wgląd w kontrakty futures na CBOE, które funkcjonują już przez kilkanaście miesięcy. Można powiedzieć, że nie ma z nimi większych problemów, a tym bardziej możemy zauważyć, że cieszą się również one dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Także z tego powodu nie ma tutaj przeciwwskazań. Myślę, że Bitcoin przeszedł tą próbę czasu i pokazuje, że również jest w stanie zadowolić inwestorów również na takich rynkach regulowanych. Oczywiście nie są to fizyczne bitcoiny, stąd też są tutaj kontrowersje, czy te ETF-y faktycznie stają się potrzebnym elementem do tego, żeby wzbogacić ofertę kryptowalutową, ale jednak patrząc przez pryzmat tego, że jednak zwiększa on wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o dostępność właśnie oferty kryptowalutowej dla szerszego grona inwestorów, to przy, jakby nie patrzeć, stałej podaży Bitcoina jest to taki element, który powinien wywołać falę zwiększonego zainteresowania na tokeny, a tym samym podwyższyć jego cenę. Myślę, że wprowadzenie ETF-u na Bitcoinie całkowicie przekreśli tego rodzaju zarzuty względem Bitcoina, jakoby był to schemat Ponziego, czy też bańka tulipanowa, czy nawet myślę, że uciszy narrację Bitcoina zmierzającego do zera. Tym bardziej, że otworzą się na niego fundusze emerytalne czy fundacje właśnie poprzez zezwolenie od SEC umożliwiające doprowadzenie do ekspozycji na właśnie portfolio z Bitcoinem. Rok 2019 będzie prawdopodobnie również tym, kiedy zostaną wprowadzone wreszcie ustandaryzowane modele wyceny kryptowalut. No a jak się okazuje, sam ranking kapitalizacji dostępny m.in. na CoinMarketCap nie jest dobrym odpowiednikiem czy też wyznacznikiem do tego, żeby sobie zweryfikować siłę danych kryptowalut. A wszystko dlatego, że model podaży jest pewnego rodzaju nadal w wielu kryptowalutach łatwo modyfikowany, chociażby przez deweloperów. Stąd też tego rodzaju miara nie jest odpowiednią i nie powinniśmy tutaj też opowiadać się za takiego rodzaju modelami, które są znane z modelu tradycyjnej ekonomii, które prezentują bardziej dojrzałe odpowiedniki kryptowalut będące na rynku akcji. W tym momencie, jeżeli chodzi o tego rodzaju modele wyceny, możemy się tutaj posłużyć o wprowadzenie takiego modelu, który również opowiedzieliśmy sobie w odcinku 6 serii Tajników Kryptoświata, czyli odcinku jaka jest właściwa cena kryptowalut, czy dalej jesteśmy w bańce. I chodzi tutaj o równanie MV równa się PQ. O tym, jak dokładnie to interpretować, zapraszam Was do właśnie tamtego nagrania. No a warto sobie zdać sprawę z tego, że tradycyjne przepływy pieniężne nie nadają się jakby w pełni do zaimplementowania w miejscu sieci peer-to-peer, tak też warto posłużyć się innymi wskaźnikami. Oczywiście istnieją także takie prawa, o którym również wspominałem już, jak chociażby prawo Metcalfa, które twierdzi, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby węzłów, które w niej się znajdują. Jednak oczywiście to także są pewnego rodzaju naprowadzenia. I w końcu piąty element, czyli zwiększenie adopcji security tokens. Kiedy Vitalik Buterin po raz pierwszy uruchomił Ethereum w 2015 roku, przedstawił wtedy wizję komputera globalnego, w którym dokonywane są zdecentralizowane obliczenia. Niedługo później rozpoczął się okres odnajdywania użyteczności tego tokena. Wraz z jego wykreowaniem powstało pojęcie utility token, czyli tokena
reprezentującego pewnego rodzaju własność zasobu cyfrowego. Od tamtej pory coraz bardziej ta definicja ewoluowała. Można było kupić w zamian za token moc obliczeniową czy też pojemność przechowywania danych. Deweloperzy szybko zdali sobie sprawę, że inteligentna technologia smart kontraktów może zostać wykorzystana do pozyskania funduszy na swoje protokoły open source, a inwestorzy otrzymają w zamian za wkład w projekt odpowiednią ilość tokenów sieciowych. I to właśnie doprowadziło do manii ICO z przełomu 2017 i 2018 roku, która w ciągu 12 miesięcy przyniosła aż 17 miliardów dolarów zysku dla emitentów. W przeciwieństwie do tokenów użytkowych, które mają na celu zdecentralizowanie ryzyka regulacji, tokeny zabezpieczające, czyli security tokens, mające pełnić rolę papierów wartościowych, powinny reprezentować własności w tradycyjnych klasach aktywów, jak nieruchomości, akcje czy obligacje. A więc blockchain miałby stanowić całodobową i transparentną i globalną platformę dla inwestorów właśnie mogących dokonywać handlu takimi papierami. Security tokens mogą zostać zaadresowane jako pewnego rodzaju zamiennik dla papierów wartościowych pełniących funkcję akcji czy obligacji, których to już w samych Stanach Zjednoczonych rynek jest wart 70 bilionów dolarów. Inwestorzy, którzy obawiają się rozbieżności między wysokimi cenami rynkowymi tokenów użytkowych a wartością dostarczonego przez nich funkcjonalności, będą mogli znacznie bardziej komfortowo kupić ten token, który jest wspierany właśnie przez rzeczywistą, namacalną wartość potwierdzoną na papierze przez regulatorów, tym samym sprowadzając większą ilość kapitału na rynek. I przechodzimy już do analizy technicznej, a właściwie fundamentalnej, bo w tym akurat odcinku skupimy się na wycenie długoterminowej. I Bitcoin do dolara w tym momencie na platformie TMS możemy zauważyć, że nadal rynek niedźwiedzia się nam przedłuża. Jeżeli chodzi o samą wycenę, to tutaj myślę, że posłużymy się po prostu przykładem z tego wspomnianego już odcinka numer 6 Tajniki Kryptoświata, w której to wskazaliśmy wprost, że według danych, które były dostępne na ówczesny czas, wartość Bitcoina sięga około 6800 dolarów. Ze względu na zmniejszoną ilość transakcji wykonywanych obecnie na sieci, dziennych transakcji, ta cena może się wahać, ale względnie, jeżeli chodzi o szacunki, nie powinna spaść poniżej 5000 dolarów. W związku z tym możemy teraz się pokusić o tezę, że jesteśmy w trakcie niedowartościowania rynkowego na Bitcoinie. Jeżeli chodzi o raporty, jakie możemy znaleźć w mediach, tutaj mamy również tego rodzaju dane jak JP Morgan, który sięgnął do swojej wiedzy na temat kryptowalut i wysnuł prognozę tego, że Bitcoin może spaść poniżej 1300 dolarów w oparciu o ich modele matematyczne. No i podając również, że technologia blockchain nie przyniosłaby widocznej różnicy bankom w ciągu najbliższych 3 do 5 lat ze względu na niską użyteczność właśnie tej technologii w tym momencie. Ale jednak, jeżeli przypatrzymy się prognozie JP Morgan, koncentrując się na wątku ceny, to tutaj jednak ciężko szukać uzasadnienia dla tego wszystkiego, ponieważ odwołuje się ten model matematyczny do wartości fundamentalnej, ale znanej już z rynku akcji, kiedy to modele nieco inaczej się zachowują niż w przypadku kryptowalut, kiedy mamy do czynienia z nieelastycznymi danymi. Koszt krańcowy, jak podaje JP Morgan w przypadku Bitcoina, powinien opiewać na kwotę 1300 dolarów, ale jak się okazuje, że tego rodzaju właśnie model powinien mieć znaczenie tylko dla towarów fizycznych, ponieważ podaż jest wtedy elastyczna w stosunku do ceny. I tak na przykład, kiedy cena ropy spada, producenci o wyższych kosztach zaczynają tracić pieniądze, a ostatecznie wyłączają produkcję. Oznacza to, że wszystkie pozostałe wartości są równe, a więc poziom produkcji spada wraz z ceną i trwa to do tego momentu, aż produkcja spadnie poniżej popytu, kiedy to ceny zaczną się stabilizować. Jeżeli chodzi o Bitcoina, pamiętajmy, że tutaj mamy właśnie dane, które są w przypadku produkcji nieelastyczne, bo mamy wahania chociażby, kiedy sieć boryka się z problemami chociażby dużej zainteresowania użytkowników, czy też jeżeli chodzi o element zdolności górniczych do wydobywania Bitcoinów, także dostosowywania trudności
w czasie, także harmonogram produkcji może być nieco tutaj zaburzony, więc na ten moment no, raczej odrzuciłbym tego rodzaju predykcje, którą się kusi JP Morgan, ale no, jakby nie patrzeć, to JP Morgan naprawdę ma zdolnych analityków, tylko że wydaje się, że chce manipulować tym rynkiem kryptowalut i wprowadzać chyba media czy społeczność w błąd na temat tego, jak można traktować Bitcoina, bo jest to zbytnie uproszczenie. I przechodzimy sobie do Ethera. Ether, jak widzimy, w poprzednim roku też bardzo mocno cierpiał, spadki no, ponad 90%, także można powiedzieć, że ten okres pęknięcia bańki już jest za nami. Także pytanie, czy możemy się w takim razie spodziewać wzrostów? Zobaczmy w takim razie, co w Etherze na ten rok. W Etherze jesteśmy w trakcie wprowadzania czystego rozwiązania Proof of Stake na rzecz hybrydowego wcześniej etapu Proof of Work, Proof of Stake. Myślę, że ze względu na zmniejszenie podaży tokenów już samo to powinno być bodźcem do wzrostu cen, a pamiętajmy również, że Ethereum jest to ekosystem zrzeszający ponad 1000 deweloperów z całego świata pracujących zdalnie na rzecz dobra tego systemu. Wśród nich ponad 8 zespołów programistów pracujących nad niezależnymi implementacjami, na przykład Chase Safe Systems, czy 50-osobowa tutaj załoga pracujących nad aplikacją Pegasus, wspieraną przez Consensus, grupa Harmony, Parity, którą dobrze już znaliśmy i sporo o niej słyszeliśmy w zeszłym roku, która również buduje klienta w Rust, czy Prismatic Labs, budujące klienta w Go, Status, które buduje klienta mobilnego, czy Trinity, budujące klienta w Pythonie. Naprawdę sporo można by wymieniać i myślę, że jest to projekt, któremu daleko od takiej śmierci deweloperskiej. Także ja jestem osobiście dobrego zdania i myślę, że najgłośniejsze i najlepsze jeszcze przed Etherem, myślę, że Vitalik Buterin jest tutaj osobą w dalszym ciągu odpowiednią na czele tego projektu i liczę na to, że będzie w stanie znaleźć również rozwiązania na te bolączki Bessy, w której obecnie się znajdujemy. I przechodzimy teraz do kontrowersyjnej dla fanów decentralizacji kryptowaluty, czyli Ripple. W miejscu porównania jakby korzyści firmy Ripple oraz tokena XRP musimy zauważyć, że są to dwa różne jakby modele biznesowe. Oczywiście token XRP wchodzi w skład ekosystemu firmy Ripple, ale nie jest on na tyle wykorzystywany, jak to się powszechnie uważa. Także jeżeli chodzi o samą użyteczność tokenu, jest to kwestia kontrowersyjna, w wielu miejscach dyskusyjna, ponieważ jeszcze w 2018 roku tylko i wyłącznie użyteczność tokenów XRP deklarowały 3 firmy na całym świecie. W 2019 włodarze tego projektu zapowiadają, że ma to się zmienić na korzyść tokena XRP, natomiast nadal nie mamy sztywnych umów, które by czekały na wprowadzenie. Także jeżeli chodzi o ilość banków, które korzystają faktycznie z tokena XRP, jest ona, można powiedzieć, że znikoma, ale Ripple chwali się tym, że będzie mógł wprowadzić system, który będzie mógł globalnie przesyłać pieniądze z jednej części świata na drugą i jest to aspekt, który działa pobudzająco wyobraźnie na inwestorów, którzy sięgają po token XRP na ślepo, wierząc, że ma to związek właśnie z tym tokenem. Jeżeli chodzi o samą przyszłość tokena, to tutaj wątpliwość pozostawiam kwestię centralizacji, ponieważ w przeciwieństwie do innych altcoinów, które mają charakter decentralizacji, tutaj mamy taką sytuację, że podaż tych tokenów może być dogodnie dla firmy regulowana, no i też nie możemy się w 100% jakby próbować nastawić na to, jaki będzie rezultat właśnie tych poczynań. A patrząc przez to, że już w historii wielokrotnie ta podaż była, no można powiedzieć, że w sposób nieprzewidywalny regulowana, to tutaj zachowywałbym po prostu wzmożoną ostrożność. No a teraz Litecoin. Jeżeli sięgniemy pamięć od 2017 roku, możemy zauważyć, że notowała ona astronomiczne wzrosty i jako jedna z pierwszych kryptowalut zapoczątkowała ten okres intensywnej hossy jeszcze pod koniec marca tamtego roku. Było to spowodowane m.in. wprowadzeniem Segwitu do Litecoina jako jednej z pierwszych, największych kryptowalut. A już niedługo zbliża się wielki halving, czyli zmniejszenie ilości wydobywanych Litecoinów w czasie o połowę. Czy to zatem podniesie ceny? Litecoin to jedna z nielicznych kryptowalut, która doznała tego zaszczytu bycia uruchomionym w parze do dolara na jednej z najbardziej, jeżeli nie najbardziej rozpoznawalnych giełd kryptowalutowych na świecie, czyli Coinbase. No i można powiedzieć, że już przez sam ten pryzmat
dużo zyskuje, ponieważ wielu użytkowników niezaznajomych z altcoinami będą sięgały po te, które najbardziej rozpoznają, czyli właśnie wśród nich Ether, Bitcoin, Ripple czy właśnie Litecoin. Ale Litecoin będzie prawdopodobnie w nadchodzącym roku, tak jak i w poprzednich latach, stanowił takie pole do eksperymentów tego, co ma zostać wprowadzone na Bitcoinie w latach następnych. Także myślę, że jest to wartościowy ekosystem, ale nie spodziewajmy się cudów raczej w miejscu zwiększenia jego adopcji, chociaż jestem tutaj też pozytywnego zdania do momentu, aż Charlie Lee będzie chciał pracować nad tym projektem. Myślę, że będzie on zmierzał w dobrym kierunku. Jednak pamiętajmy o tym, że Charlie Lee wyzbył się swoich Litecoinów i mówi, że nie zamierza go odkupić w żadnym najbliższym czasie. No cóż, mamy nadzieję, że zmieni zdanie, ale któż mógłby mieć lepsze rozeznanie na temat projektu niż sam jego główny deweloper? I przechodzimy do Bitcoin Cash, do dolara, czyli ostatniej kryptowaluty tego odcinka. Chodzi o Bitcoin Cash ABC, także nie mylić Bitcoin SV, gdyż na TMS jeszcze mamy stare oznaczenie tego łańcucha. Jestem raczej przekonany, że w 2019 roku Bitcoin ABC zdeklasuje całkowicie Bitcoin Satoshi Vision wspieranego przez Craig Wrighta, ponieważ Bitcoin ABC posiada o wiele mocniejszy zespół deweloperów, a także stoi za nim Bitmain, a także Roger Ver, którzy to już w historii pokazywali swoją nieugiętość. I myślę, że Bitcoin ABC będzie chciał wykorzystać wszystkie potknięcia Bitcoina Legacy, żeby móc zyskać tu palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o najpopularniejszą kryptowalutę na świecie. Także możemy się spodziewać najmniej spodziewanego od Bitcoina ABC. Także jak widzicie, będzie to gorący rok dla kryptowalut. Dajcie nam znać w komentarzach, które według Was wydarzenie właśnie w tym roku będzie decydujące dla dużych zmian ceny na rynku. A tymczasem ja się z Wami żegnam, dajcie jeszcze nam polubienie dla statystyk i widzimy się w następnym nagraniu. Trzymajcie się, na razie.